Według danych sanepidu w mieście i powiecie suwalskim w 2020 roku zakażenie koronawirusem odnotowano ogółem u 2425 osób, ale z opublikowanych danych wynika, że znacząco spadła ilość zakażeń innymi chorobami zakaźnymi, np. liczba osób dotkniętych rotawirusowym zakażeniem jelitowym z 64 w 2019 roku spadła w 2020 do zaledwie 1. Sanepid wykazał również znaczący spadek zakażeń szkarlatyną. W 2019 roku doświadczyło jej 13 osób, a w ostatnim pełnym roku zaledwie 4. Ogromny spadek ilości zakażeń odnotowano również w przypadku ospy wietrznej z 282 na zaledwie 75 w minionym roku. Na stałym poziomie utrzymuje się liczba nowo wykrywanych zakażeń wirusem HIV, zarówno w 2019 roku, jak i w następnym roku potwierdzono w obszarze działania suwalskiego sanepidu po 5 nowych infekcji. O ile w 2019 roku zakażenie tym wirusem zaskutkowało zachorowaniem na AIDS u 3 osób, to rok później choroba rozwinęła się tylko u jednej osoby. Co ciekawe, w 2019 roku suwalski sanepid odnotował 26 zachorowań na odrę, a w roku 2020 już żadnego. W zestawieniu pojawia się również informacja na temat zachorowań na grypę. O ile w 2019 roku zdiagnozowano ją u 6 pacjentów, to w 2020 u 8. Zakażenia COVID-19 stanowiły ponad 96% wszystkich zakażeń podlegających opracowaniu epidemiologicznemu.